Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj odcinek o silniku Hyundai Kia 1.5 CRD i nieomawianym silniku, który został zaprezentowany od 2002 roku. Tak naprawdę tutaj różne wersje mocowe tego silnika była od 82 do 88, 102, 110 koni mechanicznych. Silnik od 2002 do 2005 był trzycylindrowy. Była to inna jednostka porównując do od 2005 roku wprowadzone te silniki czterocylindrowe o mocy od 88 koni mechanicznych. Tutaj w silniku trzycylindrowym różnica była przede wszystkim taka, że był to silnik trzycylindrowy, 12 zaworów, tryb bezpośredni Common Rail, turbosprężarka ze stałą geometrią, rozrząd na pasku w porównaniu do silnika czterocylindrowego, gdzie ten rozrząd był na łańcuchu, wymiana co 105 tysięcy lub co 7 lat. Silnik nie miał koła dwumasowego, filtra cząstek stałych, wtryski elektromagnetyczne Boscha. Niecałe 5 litrów oleju, 5W30, wymiana co 15 tysięcy kilometrów. Ten silnik był tak naprawdę w takich autach jak Hyundai Getz, Hyundai Matrix, Hyundai Accent drugiej generacji. W 2005 roku wszedł silnik czterocylindrowy, to już jest całkiem inny silnik. Mocniejsze wersje mają turbo ze zmienną geometrią, 16 zaworów, bezpośredni wtrysk Common Rail. Wtryskiwacze elektromagnetyczne Boscha, 5,3 litra oleju, wymiana co 15 tysięcy. Filtr cząstek stałych. W najnowszych w silnikach po 2007 czy 2008 roku może taki filtr posiadać w zależności od kraju produkcji. Wtryski elektromagnetyczne Boscha. No i przede wszystkim najmocniejsze wersje mają zmienną geometrią turbosprężarki i rozrząd na łańcuchu w silnikach czterocylindrowych. Co do zalet tego silnika w wersji trzycylindrowej, ten silnik przede wszystkim dosyć małe spalanie, małą awaryjność, dosyć dobra kultura pracy jak na trzy cylindry. W niektórych modelach także filtr cząstek stałych. Tutaj na pewno dosyć duża trwałość tego silnika. Zdarzają się problemy czasami z elektroniką silnika, z różnymi czujnikami. Ogólnie silnik spalanie w okolicach 5-6 litrów, dosyć małe, na trasie może to być mniej. W przypadku silnika czterocylindrowego jeszcze lepsza kultura pracy, elastyczność tego silnika, mała awaryjność, dosyć dobra dynamika w najmocniejszych wersjach z turbosprężarką ze zmienną geometrią. Aczkolwiek zdarzają się też problemy z czujnikami, z osprzętem. Im większy przebieg, im starsze auto, tym tak naprawdę te awarie będą częstsze. I no i dodatkowo filtr cząstek stałych, który się pojawił w silnikach z różnych państw w zależności od roku produkcji. Także podsumowując, ciekawy silnik, który ma dwa oblicza, trzycylindrowy, czterocylindrowy do 2005 roku, trzycylindrowy, później czterocylindrowy, całkiem inny silnik, konstrukcja. Także jeżeli ktoś szuka nowocześniejszego silnika, no to po 2005 roku powinien wybierać. Także to by było na tyle odnośnie silnika Hyundai Kia 1.5 CRD. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia następnego odcinka, pozdrawiam.